Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafiosolec i witam cię, drogi widzu, w kolejnym odcineczku 1 vs 1 vs 1. Akurat tak po wszystkich świętych wróciłem z grobów, mówię, a usiądziemy i nagramy sobie głos. Bo już, że tak powiem, to co wy oglądacie, mieliśmy nagrane dzień wcześniej. Myślałem nad tą kamerką, bo gdzieś tam kilka razy widziałem w komentarzach, że pytaliście o to, czy ta kamerka się pojawi, czy też nie, i chciałem, żeby ta seria była troszeczkę inna na tym kanale, że jednak jest trochę bardziej taka luźna. Ja sobie teraz nie muszę się przystrajać jak choinka na święta, aby ten odcinek dla was nagrać, więc postanowiłem, że nie ma już sensu, bo to też... Czy ostatni? Tego wam nie powiem. Być może, że ostatni, ale będę chyba chciał jeszcze coś tutaj z tej serii, chociaż jeden odcinek dla was tak naprawdę nagrać, bo dzisiaj wydarzy się naprawdę wiele. Nikt chyba, zaczynając dzisiaj ten odcinek, ani ja, ani Thanas, ani Matix, nie spodziewał się, że coś tutaj może się wydarzyć, że tak naprawdę wszystko na planszy się dzisiaj mordy pozmienia, także rozsiądźcie się wygodnie w fotelach i bardzo serdecznie was na ten mały seansik 20-minutowy zapraszam. Jak widzicie, postanowiłem, żeby dzisiaj w końcu już są pieniądze, to i też jest większy entuzjazm na to, abym mógł tu więcej troszeczkę podziałać i te pieniądze, które mam, nie przeznaczać tylko i wyłącznie na jakieś tam takie podstawowe rzeczy, żeby dało się to oglądać, tylko na jakiś sposób upiększanie, czyli w końcu zbudowanie miejsca, gdzie te wszystkie moje maszyny, które w ostatnich dniach były rozrzucane po całym moim landzie, by miały swoje miejsce. Dlatego też postanowiłem zbudować wiatę, aby nie budować znów z kamienia. Postanowiłem, że wykorzystam te oto właśnie płyty, które wykorzystałem sobie na budowę piętra w naszym domku. I powiem wam, że naprawdę mega fajna rzecz. Kurczę, nie wiem jak będzie to w 25 wyglądało, ale pomysły jakieś tam mamy i będziemy chcieli. Troszeczkę inaczej prawdopodobnie, ale jest pomysł na jedną bardzo fajną serię, która też mogłaby oddać, ale to nie ma co na razie gdybać. Już sami pewnie wszyscy nie możemy się doczekać 25, a najbardziej tego od Zrada Farmera i tych wszystkich innych polskich serii, także na razie to jest taki, można powiedzieć śmiało, że dodatek. Zrobiłem ją niby trzystanowiskowa, ale tak naprawdę gdzieś tam tych maszyn, które mamy małe, wejdzie o wiele, wiele więcej. Prosta konstrukcja, bo tak to trzeba powiedzieć, nic szczególnego tak naprawdę tutaj nie ma i powiem wam szczerze, ja byłem zadowolony generalnie z tego wyniku, który już teraz sami widzicie, i gdzieś tam te plany, pierwszy raz ogólnie też z tym budynkiem miałem tak, że tak naprawdę nie sprawdzałem nic przed odcinkiem, żeby to pobudować, żeby to jakoś ogarnąć, tylko mówię, dobra, lecimy na spontanie, bo też ta seria miała tak być, że nie będzie wymagała od nas tak wiele poświęceń i czasu, a powiem wam, że czasami ja siedzę do tego odcinka 2-3-4 godzinki, żeby tak naprawdę sobie w głowie poukładać, co robić, tak żeby, wiecie, jak najwięcej w odcinku zarobić, żeby dla was to było atrakcyjne. I to tak nie jest hubźdu, jak myślałem, że się będzie wydawało na początku. Mówię, a to kurde, wejdziemy, dobra, każdy to będzie ogarniał i tyle w temacie. Na pewno, no mówię, następnym razem trzeba to lepiej przygotować, żeby nie było takich sytuacji, że kurczę, no na czymś idzie się naprawdę dorobić. I tak naprawdę tu gdzieś dopiero teraz zaczęliśmy sobie powoli odżywać. Czy mi się to podoba? Raczej nie, z racji tego, bo myślałem, że znajdę sobie jakiś taki mój dochód, w którym ja będę musiał więcej troszeczkę popracować. Tu tak naprawdę myślę, że w 90% moje pieniądze to są rzeczy, w których ja nie muszę robić praktycznie nic, tylko przywieźć od czasu do czasu jakieś ziarno, wodę, już też mamy pompę, która nam tutaj tą wodę dostarcza. No i przede wszystkim mamy czas, żeby skupić się na czymś innym, więc u mnie akurat tą innością można tak śmiało powiedzieć, że gdy chłopaki sobie coś tam wożą, żeby to sprzedać i ogólnie, ja sobie ustawiłem automatyczną, że tak powiem, sprzedaż, żebym był w stanie pogarniać resztę innych rzeczy. Żeby smutno nie było, no mamy te kury, które okazały się bardzo dużym niewypałem, bo niestety za krótki okres grania i zbyt małe ilości, no powodują to, że z tego jakichś tam kokosów, słuchajcie, nie mamy. Tu nie mogłem przez chwilę ogarnąć dachu, bo niestety, jeżeli obrócimy sobie, to i zielony, i niebieski działają tak samo, oraz i czerwone. Dopiero po obróceniu, jak widzicie, czerwonego, mogliśmy sobie jak i niebieskim, tak i zielonym całkiem inaczej modyfikować naszą płytą. Dlatego też, kurczę, na początku nie mogłem ogarnąć, ale później, dobra, mówię, lecimy sobie bokiem i to wszystko powinno już nam się fajnie tutaj zgrywać.
fajny taki dach ze spadkiem. Też to podwórko trochę nabrało już jakby nie patrzeć jakiegoś wyglądu, bo tak to tu tak naprawdę było puściutko. Mamy tam z tyłu te landy, te pieniążki jakieś tutaj, mamy za dużo też na te budowy, jak sami dobrze pamiętamy od samego początku. Wiele pieniędzy my nie potrzebowaliśmy. Dlatego też tutaj dzisiaj po prostu to zrobiłem sobie przed odcineczkiem, dlatego też jeszcze jak sami dobrze widzicie, czas nie leci nam tutaj na 33 na 60. I tu gdzieś tak naprawdę za wiele już zrobić nie możemy. Zostało pokupować tylko landy i już się w jakiś sposób rozwijać, no bo to co tak naprawdę zarobiliśmy w poprzednim odcinku, czyli jednak tam wiecie, to te drzewa, które jednak mamy i gdzieś nam produkują te jabłka i wiele innych rzeczy, no to jednak swoją robotę zrobiły i z godziny na godzinę tych pieniędzy naprawdę dostaliśmy, można powiedzieć śmiało, że sporo. A mówię, ja chciałem coś, na czymś bym sobie pracował, jednak ta uprawa tego pola, no szkoda, że jednak to nie jest tak miarodajne jak te wszystkie inne rzeczy i na takich seriach trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić, że no słuchajcie, tu to co jestem nauczony na wszystkich innych seriach, żeby jakoś sobie tam działać i pracować, to w ogóle w takiej serii to jest do bana, to można powiedzieć. Tak, no witam was już typowo w grze, lecimy zobaczyć co tu chłopaki robią, no i Matix na sam start, no słuchajcie, co on tutaj naprzywoził, to jest głowa mała, 100 koła, jak nic, na dzięcioła, na sam start od razu na wejście, także żeby żółć nam nie pękł, postanowiłem, że biegnę do nas i chociaż trochę pieniążku powydajemy, żeby tu przyozdobić owce, temat rzeka taki, że odbiło mi się to czkawką jak i kury, jednak ta inwestycja w ogóle się nie opłaci, tym bardziej, że zakład krawiecki nie działa tak jakbym chciał, ponieważ tutaj na samym początku okazało się, że kurcze, one produkują tam po 10, 15, 20, 30 litrów na godzinkę. Przez co niestety w zakład krawiecki to wpadało i po jakimś czasie no była, można powiedzieć, trochę, że lipa, z racji tego, że mi to po prostu znikało. Tak mało się tego robiło, że nie wiem, Gabrysia jak sobie tutaj robiła na maszynie do szycia, wyszywała nam coś, no to niestety nam to znikało. Matix mi przyjechał, ogarnął mi pniaki, tak żeby już ta łunka była i żebym się nie zaskoczył podczas koszenia, że coś jest tak naprawdę nie tak. Także no, postanowiłem, że ten zakład krawiecki troszeczkę przyniosę inaczej, także jak pełną paletę będę miał już tej wełny, to dopiero wrzucę to, żeby to przerabiało, ale raczej do końca serii będzie z tym ciężko. No te moje małe maszynki, cały czas gdzieś tam jeszcze zobaczyłem, że też moje te owce nic tam nie jadły, więc mówię, kurczę, co by tu zrobić, trochę trawy by się przydało, na pewno straciłem na tym, ale z drugiej strony też to nie są tak zabójcze jakieś przychody tej wełny, że kurczę, mogę tu to zrobić, nie miałem czym przywieźć, więc postanowiłem, że na szybkości od Matixa pożyczę, bo też mówi, że akurat nie używa teraz na ten moment ciągnika z turem, no i tak kurczę sobie jadę, mówię, dobra, to jest też ten czas, aby w końcu kupić jakąś swoją maszynę, bo tak naprawdę wszystko w większości jest powypożyczane, jedynie ta kosiareczka, która była przed chwilą, no to jest tylko i wyłącznie moje, reszta to jest wszystko wypożyczone, więc bierzemy się w końcu za to, są pieniądze, więc można tutaj podziałać. Wzięliśmy sobie też przy okazji, jak już byliśmy, paletę z jajkami, aby to w końcu sprzedać, no i śmiało trzeba powiedzieć, jest to moja pierwsza sprzedaż, taka większa, bo te pierwsze tam dwa razy paletę, jak potrzebowałem chociaż te 40, 50 czy 100 zł, no to sprzedawałem, tam było tych jajek praktycznie nic, że mogłem to zanieść ręcznie, no ale tutaj w końcu jakaś większa paletka po tylu odcinkach grania i męczarni, to zboże, to wszystko w ogóle się nie zwróciło, do tej pory tak sądzę i tak pewnie będzie do samego końca. Więc ciach mach, sklep i słuchajcie, kupujemy, trochę dziwna maszyna, trochę sklep się zbugował, więc wybaczcie, ale niestety tak to czasami jest. Dlatego też później będzie reset gry, bo niestety dzisiaj był dzień zakupowy, tak można powiedzieć, że dla mnie w jakiś sposób i kurde, no niestety nic nie wyszło. Spoko Forsnit, w ogóle ja wam powiem, jak to wyszło, to od razu sobie o tej serii pomyślałem, mówię, kurde, to jest maszyna taka idealna dla mnie, bo i tak, będzie miało to tura w jakiś sposób, będę mógł tym kosić trawę, jakbym chciał, to nawet wozić jakieś rzeczy. Niestety, no funkcjonalnie dwóch rzeczy się nie da tutaj podpiąć, ale tak czy siak, no samo to, że on ma kosiarkę, z tyłu sobie podczepiam jakąś samozbierającą i w jednym momencie będę mógł ogarniać właśnie te rzeczy dwie naraz, a nawet tak czy siak, no to już... Kup oddzielnie ciągnik, kup kosiarkę, to na pewno człowiek tyle by nie zarobił. Przy okazji gdzieś tam postanowiłem, że już troszeczkę tego podwóreczka pomalujemy, żeby już to też jakiegoś nabrało takiego kolorytu, żeby już tu się u nas trochę przyjaźniej zrobiło, bo za chwilkę urosłaby mi ta trawa i tak naprawdę
już by była trochę lipa. Powracając jeszcze wcześniej, postawiłem wiatrak, bo kurczę, już teraz przez to, że mi co chwilę ścina ten ekran, nie wiem, czy to powiedziałem, czy nie, wiem, że przed chwilą też usuwałem swój głos. Niestety była lipa. Dzisiaj z tym, że nie wiem, nie ogarnia program renderowania szybkiego. I kurczę, postawiłem wiatrak. Mówię, ryzyk fizyk. Te owce nie wypaliły, więc może chociaż takie rzeczy, które od samego początku mi przyniosły te pieniądze, to zrobimy tak samo, czyli postawiłem wiatrak 40 koła po 2000 niby średnio na godzinę, niby ma 5, ale średnia to jest tam niby 2, więc nie wiem, zależy w jakim danym miesiącu. No, gdyby było dobrze, no to 24 godziny powinien nam się on tutaj zwrócić. Oświetlenie. Właśnie tego mi, kurczę, trochę brakowało, bo zawsze gdzieś czasami jest tak, że ja jadę, musi coś dokończyć, później po tym podwórku ja jeżdżę, coś tam widzę, ale dla was to nie jest zbyt atrakcyjnie do oglądania, więc mówię, dobra, są te pieniądze, wezmę trochę i tak naprawdę tych parę lamp sobie tutaj postawię. Dzisiaj tak właśnie ten odcinek, można powiedzieć, że postawiłem właśnie w takim świetle dobrym, żeby to w końcu poogarniać i żeby to wszystko miało ręce i nogi. O, jak widzimy, proszę bardzo, zakład krawiecki na razie jest wypożyczony dla naszych łowiecek, żeby one se tam mogły w środecku trochę posiedzieć. Trawka mnie akurat rośnie, więc już se tutaj, mówię, pozajmuję się takimi sprawami trochę na łogu. Można powiedzieć śmiało, żeby tutaj wszystko to poupinksoć. Dobra, odcepioma kosiorkę, jedziemy po tego naszego tura i weźmiemy się trochę za roboty. Trzeba też sprzedać kiszonkę, chłopaki non stop coś sprzedają, coś non stop ogarniają, więc mówię, tyż, chociaż się coś zarobimy w tym odcinku sami z siebie, żeby nie było za ciągle, tylko wszystko za nos zarabia. No i tak gdzieś tu w tle ta nas coś kmini, kmini, ciągle coś gada, no i nagle eureka, że tak powiem. Ta nasa olśniło i ta nas mówi, dobra, czy chachmęcimy na tej serii, czy też nie, bo dostał jakieś info w komentarzach, co może zrobić, co mu da dużo pieniędzy. Ja mówię, no kurde, jak uważasz, że to będzie dobre, to jak na tej serii nie było jakiejś tam umowy, że nie będziemy tego robić. Więc mówię, jeżeli to pomóc na naszej rozgrywce, to czemu by nie? Zawsze przynajmniej coś ciekawego będzie niż ciągle to dążenie do tych pieniędzy. O, także 197 milionów. Skąd to się wzięło, pewnie zapytacie? To bardzo serdecznie do Thanasa na odcinek was tutaj odsyłam, żebyście sami zobaczyli, jak to wszystko się tam udało ogarnąć, ale jest to pompa, słuchajcie, do wody, którą kupowaliśmy chyba za 5000 i przez to, że ona w sobie ma tej wody tak dużo, no to po sprzedaniu jej sprzedała ona sprzedała tak, z M-Creeka chyba wodę, z od biedaka do kozaka, tam z wszystkich serii nam wodę sprzedało tak naprawdę, no i przez to, że tej wody tam tyle było, to tyle też pieniędzy mu to oczywiście dało. Także ta nas już, można powiedzieć, śmiało bawi się w dobre, także bardzo serdecznie do niego zapraszam. Bo jakby nie patrzeć, no to tam naprawdę dużo się podziało. Tam, no można powiedzieć śmiało, wygrał już tą serię w jakiś tam pewien sposób, jeżeli na stan konta będziemy zwracać uwagę. No i teraz tak, mówię, kurde, tu się wiatraki stawiają, tu mnie zaraz wszystko zasłoni. Ja muszę coś zacząć robić. Wpadł mi do głowy pewien pomysł, bo mówię, kurde, no są, tutaj z drzewami umawialiśmy się w taki sposób, znaczy umawialiśmy się, no sobie powiedzieliśmy, że nie ma sensu sadzić drzewa, bo nie zdąży ono prawie wyrosnąć. Musielibyśmy zrobić to zaraz na początku tej serii, a na początku mało kto chciał się w to bawić od razu, więc kurczę, postanowiliśmy, że nikt tam praktycznie w to drzewo nie idzie. No ale drzewa, te wszystkie inne rzeczy, które sobie stawiamy, to są w jakiś sposób dekoracje. Dlatego też, no te pewnie w jakiś sposób jest hachmęstwo, no bo nie można powiedzieć, że nie. Ale kurczę, powiem wam szczerze, że zauważyłem z tego naprawdę zajebiste efekty. Jeżeli dobrze zepniemy, słuchajcie, tyłek, to nawet myślę, że 50 tysięcy na godzinę jesteśmy w stanie to zrobić. I powiem wam, że tak jak Thanas zaczął się, z takiego momentu miał, że już mu się nie chciało grać, bo nie mógł za cholerę tych pieniędzy się dorobić, się denerwował. Miałem tak na pierwszych 3-4 odcinkach, później dopiero trochę złapałem wiatru w żagle, więc mu się nie dziwię, bo się trochę chłopina namęczył. Także zachciało mu się grać i kurczę, ja po tym hachmęstwie tak naprawdę też, bo mówię, ja pierdzielę, właśnie na tym chyba ta seria, kurczę, miała polegać w jakiś sposób. No ale wiadomo, to by trzeba było siedzieć, szukać jakichś przeróżnych takich rzeczy, żeby jak najwięcej tego zahachmęcić i ogarnąć. No u mnie tutaj ta Trajzega, to nawet nie chcę myśleć, ale słuchajcie, ma taki przerób skubaniutka. Wszyscy chętnie biorą ode mnie drzewo, od razu pocięte pięknie do kominka,
no to swoją cynemo, więc no nie ma co gadać, ale dzięki temu człowiek się naprawdę dorobił. Także stawiamy sobie drzewa po 2200, nie wiem, za jedno drzewo wtedy jest około 10 koła, poprzez przerobienie go na małe kawałeczki, pewnie coś takiego by tutaj nam wyszło. Zobaczyłem, co tu tak naprawdę się dzieje, to wziąłem się porządnie za robotę. Będę musiał wymyślić jakiś system, którym mógłbym tak naprawdę i jeszcze osiągnąć większą liczbę pieniędzy, które by mi pomogły tutaj jakoś finalnie wyjść naprawdę z niezłym saldem konta. I słuchajcie, zobaczcie sobie sami, jak nagle przez coś takiego zmienia się cała sytuacja. Z pierwszego miejsca, gdzie Matix był tak naprawdę pierwszy i my z Thanasem już sobie odpuściliśmy w ogóle w jakiś pewien sposób dogonienie go, bo nie było totalnie pomysłu, czym byśmy mogli to zrobić w taki normalny w jakiś tam sposób. Tak nagle, kurczę, słuchajcie, pierwsze, drugie miejsce, Matix na trzecim i tak to finalnie na koniec odcinka będzie wyglądało. Jeszcze przy okazji, słuchajcie, pieniądze są, to i się pokorzysto. No i przy okazji człowiek sobie coś kupił z tego, z promocji, nie? Także ja tutaj byłem naprawdę mega zadowolony i sobie z promocji ten ciągniczek tak naprawdę jakiś tam machnęliśmy. Także od razu gdzieś tam, no to wycinanie pięku, bo to potrzebuję. Na koniec jeszcze, słuchajcie, dokupię land. No i na koniec tego odcinka będziecie widzieli, że próbowałem coś takiego ogarniać, bo jak byłem u Thanasa, któremu pomogę w tej sąsiedzkiej naszej, że tak powiem, pracy, czyli wytnę mu kilka tam, zobaczycie później, pni, no to kurczę zauważyłem, że przecież można tym labradorem ścinać drzewa, ale niestety można ścinać chyba tylko takie troszeczkę mniejsze drzewka, a nie takie duże, ale przekminię coś, aby wiecie, to drzewa szybko stawiać, szybko ścinać, żeby one mi wpadały typowo w ten trigger od Trizegi i wtedy już w ogóle robota będzie szła, dorobimy się naprawdę bardzo fajnych pieniążków. Także no kurde, zakupy dwóch ciągników, no mało kiedy się, słuchajcie, takie rzeczy u mnie zdarzały. Chciałem sobie jeszcze tą piłę moją przewieźć w międzyczasie, bo kurde, ciągle to, wiecie, no ona się nie chowa. Z jednej strony, kurde, ja mam teraz pieniądze, przecież ja sobie piłę już normalną powinienem kupić, tylko że to denerwuje podczas, wiecie, podnoszenia się, skakania, ciągle by tą piłę trzeba było opuszczać, podnosić, znaczy sprzedawać, kupować. Także z jednej strony, no zobaczymy, jak sobie tą piłę tam przestawię, to będę sobie mógł ją właśnie używać i odkładać w danym miejscu, także będziemy sobie tutaj działali. Także co, ja wam serdecznie za uwagę tutaj, mordy, dziękuję. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, jak wam się to spodobało, czy też nie. I co, no nie wiem, czy to jest ostatni odcinek, czy ja się już z wami tutaj żegnam, czy też nie. Zobaczymy, jak to wszystko czasowo wyjdzie, bo naprawdę ten grafik jest napięty jak baranie jaja. U sąsiada się wiataki tak kręcą, że żółć aż mi do... Ja nie będę mówił co. Także co, miłego dnia wam życzę i do usłyszonka. Może jak wszystko się uda, za chwilę usiądę, skończę serię na live'y, to nagram wam odcinek z prezentacji. Także jak wszystko się uda, to bardzo serdecznie już was jutro na niego zapraszam. Miłego dnia, trzymajcie się, strzała, cześć!
Play this record as possible.